Wiceminister rozwoju i technologii z PSL-u Jacek Tomczak podał się do dymisji. Polityk współpracował w ostatnich latach z deweloperami, a od roku forsował tzw. kredyt 0%. Jak poinformowała Wirtualna Polska, przez ostatnie 4 lata kancelaria notarialna wiceministra rozwoju i technologii z PSL Jacka Tomczaka i jego żony miała współpracować z deweloperami i uzyskać miliony złotych przychodu na umowach sprzedaży ponad 1700 mieszkań. Kontrowersje budzi fakt, że wiceminister Tomczak forsował w ostatnim roku tzw. kredyt 0%, o który zabiega branża deweloperska. Oto obraz patologii polskiego rynku mieszkaniowego na jednym obrazku. Minister Tomczak powinien jak najszybciej odejść, a razem z nim kredyt na start i wpuszczenie lobbystów, deweloperów do państwowych instytucji. Napisała na portalu X wicemarszałek Senatu z Lewicy Magdalena Biejat. Wiceminister Jacek Tomczak po rozmowie z prezesem PSL-u, wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem podał się do dymisji. Decyzja ta została podjęta w trosce o dobro i wizerunek resortu. Czytamy w komunikacie resortu rozwoju. To, że minister był wcześniej notariuszem, chyba wszyscy wiedzą, z Donaldem Tuskiem na czele, więc to powierzanie temu wiceministrowi konkretnych rzeczy w rządzie było dokonywane z pewnością świadomie. Wskazuje poseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr Uściński. Pod koniec września na sejmowej Komisji Infrastruktury wiceminister Jacek Tomczak przekonywał, że bez kredytu 0% ceny nieruchomości wzrosną. Powoływał się na analizy, w których posiadaniu miał być resort. Jesteśmy w stanie pokazać bardzo szczegółowe analizy. Jednak jak donosi dziennik Gazeta Prawna, żadne analizy nie potwierdzają słów wiceministra. Resort rozwoju i technologii nie zlecił zewnętrznych i niezależnych badań w tym zakresie, a opracowanie przygotowane przez Instytut Techniki Budowlanej, na które powoływał się wiceminister Tomczak w mediach, dotyczyło innego zagadnienia. Jego wcześniejsza działalność gospodarcza i obecna polityczna rodzi konflikt interesów, wskazuje socjolog dr Jerzy Żurko. Można sobie wyobrazić, że to nie jest z jego strony całkowicie bezinteresowne to lobbowanie. No i druga sprawa to jest pytanie w ogóle generalnie, dlaczego akurat polityk ma lobbować za jakąkolwiek firmą, czy też za rozwiązaniem korzystnym dla pewnych konkretnych podmiotów gospodarczych. Dymisja wiceministra Tomczaka nie oznacza jednak zakończenia prac nad kredytem 0%. Minister Rozwoju i Technologii Krzysztof Paszyk poinformował, że w przyszłym tygodniu przedstawi w rządzie projekt dotyczący mieszkalnictwa.